Witam wszystkich ponownie w Hostile Waters. Tu jak zwykle płynie 7 i cóż, do tej misji nie będzie żadnego wstępu, nie będzie żadnej odprawy, ponieważ to jest druga w grze misja Rambo. Przynajmniej ja tak nazywam tę misję Rambo, bo tak jak w poprzedniej misji, która była walką z bossem, mamy tylko jedną jednostkę i wow, aż tu szaleńcy są, szalenie latają. Okej, dobra, mamy tylko jedną jednostkę, starajmy się nie zginąć, byłoby nadzwyczaj dobrze, gdyby nam się to udało osiągnąć. To jest jakiś błąd, że obcy mogą rozmawiać. Wow, wow. Rzeczy rosną spod ziemi. Uciekajmy stąd. Jeszcze tu wrócimy niedługo. Przepraszam. Pewnie trzaski słyszeliście przed chwilą, bo wysiadł mi mikrofon niestety. Szczęście udało mi się znaleźć inny, udało mi się znaleźć parę innych, ale ten nawet całkiem przyzwoicie działa. Okej, dobra. To tyle, jeżeli chodzi o podstawowe informacje. Jak co pewnie zauważyliście, jesteśmy teraz niewidzialni. Nasz pojazd ma zamontowaną moduł, ma zamontowany moduł maskujący. I dobrze, bo gdyby nie to, to byśmy zostali w parę sekund zniszczeni. F6 się zapisuje? Tak, F6. Okej, tutaj już się obcy powoli zadomawiają na wyspie. Okej, naszym celem jest zgromadzić 4 jednostki energii. Ale jak tego dokonamy, mając tylko ten jeden czołg? Otóż zobaczycie je już za niedługo. Po pierwsze, chciałbym rozwalić te latacze, ponieważ tutaj, jak widzicie, mamy trochę energii do zdobycia, więc wow, 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 przestań strzelać, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. O tak, teraz lepiej. Cokolwiek będziemy próbowali robić w tej misji, będziemy musieli robić to właśnie takimi szybkimi akcjami. Uderz i uciekaj. Na wyspie roi się od obcych i wow, 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 nie ten przycisk. Chciałem go najpierw zaznaczyć, a dopiero potem się odkołkować. Okej. Jeszcze ty tak ładnie. Wow, wow. To nie było miłe. Okej. Zaraz te biegacze tutaj podbiegną. A teraz bez lataczy już można je całkiem nieźle zdjąć. Ale nie na długo. Jeżeli za długo będziemy ujawnieni, to mogą zlecieć się kolejne latacze z innych stron wyspy i nie skończy się to dobrze. Okej. Powoli, powoli, spokojnie i uda nam się je po kolei poniszczyć. Dopóki one tu siedzą, nie uda się w tym tej miejscówce zrobić nic poważnego. A musimy zbierać energię, co za chwilę zademonstruję, jak będziemy robić. Ale wszystko po kolei. Najpierw biegacze, potem energia. Najpierw biegacze, potem energia. Okej. Wszystkie już zgarnęliśmy. Co prawda straciłem 10 punktów życia, co nie jest najlepszą opcją, ale okej, dobra. Co
to teraz robimy. Po pierwsze niszczymy to. I to. I tamto też. I tamto. I tamto, jeżeli się uda. Nie uda się, ale okej, dobra, zaraz tam podjedziemy. Okej, dobra. Jeżeli jesteście trochę spostrzegawczy, zauważycie, iż to nie jest czołg, którym do tej pory jeździliśmy. Czekajcie, dajcie mi sobie przypomnieć jego nazwę. Nie wiem, zapomniałem, sorry. To nie jest czołg, którym do tej pory jeździliśmy. Trochę inaczej wygląda i inaczej się nazywa. Ten czołg nazywa się Mamut. I jak widzicie, ma dwie wieżyczki. Poprzedni czołg miał tylko jedną wieżyczkę. Ten ma dwie. Oraz ma inną bardzo fajną zdolność. Otóż ma w sobie tyle miejsc do pakowania ekwipunku, iż można mu załadować i jednocześnie moduł do przetwarzania, i jednocześnie można mu zamontować bronię, i jednocześnie jeszcze, jak widzicie, można mu trochę pancerza też dodać. To będzie nasza nowa jednostka, którą już niedługo zdobędziemy. Najpierw musimy jednak przejść tą misję. Celem tej misji, jak jest, jak już wspominałem, zdobyć 4000 jednostek energii. Najpierw. Potem musimy namierzyć i zidentyfikować wieżę komunikacyjną. To już nie, to już będzie prostsze. Ponieważ przechodziłem już tą misję, zrobiłem sobie mały trening, wiem, gdzie ona się znajduje. Okej, okay, cloak. Jedziemy, szukamy... Jedziemy szukać energii dalej. Trzeba ostrożnie poruszać się po wyspie i znajdować tą energię gdziekolwiek się da. Najczęściej z budynków obcych. Okej, okay, jeżeli ktoś... Ktoś może zauważył, ktoś może nie. Już byliśmy raz na tej wyspie. Tak jak w poprzednim outrze zapewnie słyszeliście, wyspę, które już raz odbiliśmy z rąk Kabala. To jest ta wyspa, na której to było to lotnisko, po którym zniszczeniu się dziwne rzeczy działy. Otóż to jest ta wyspa, to jest to lotnisko. I cóż, tam są latacze. Powiem więcej, tam nie tylko są latacze, tam jest cała... produkcja ich lataczy, więc możemy tam pojechać, ale jakkolwiek byśmy ich nie zabili, za chwilę pojawiają się nowe i praktycznie bicie ich nic nam nie daje. Okej, tu jest ta wieżyczka. Postaram się ją jak najszybciej zniszczyć. Okej, udało się. Ale przyleciały latacze. Nie ma mnie tu. Nie ma mnie tu, spadaj. A, nie tylko latacze, ale też... Walker. Au, au! Przestańcie! Nie ma mnie tu. Nie ma mnie tu. Serio. Właśnie też dlatego ta misja jest trudna. Nigdy nie wiadomo, kiedy przeciwnik już cię widzi, a jeszcze nie. Okej, trochę jeszcze tych małych samobójczych główienek przyjdzie teraz. Okej, ujawniłem się, więc pewnie zaraz przylecą też latacze. A może i nie. Ostatnim razem udało mi się wypełnić tą misję, wierzcie mi. Wypełnienie tej misji to chyba bardziej jeszcze kwestia szczęścia, można by ująć. Ale najwidoczniej nie da się to zrobić.
Nie będę próbował. Okej. Jest jeden, tam jest drugi. Straciłem trochę chapca. A to kolejny latacz przyleciał. Może sobie polecą. Okej. Lećcie sobie, nie potrzebuję was tutaj. Ty też sobie leć. Idź już, idź, już, już. O, tak, dzięki. Ale ten tu został. To jest sporo złomu. No ale nie... Jak się tylko ujawnię, pewnie znowu tu latacze przylecą. O, już kolejny leci. Nie ma was. Paszą won. No nie wiem, znowu ten znowu przyszły. Spróbuję chociaż na chwilę wyjść z ukrycia, to znowu się robi zamieszanie i przez to nie mogę zbierać energii. Okej, spadaj. Nie ma tu nikogo. Okej, uspokoiło się trochę. Okej. Prawie 500 energii do przodu, więc lecimy dalej. Tam się oczywiście nie wyspniemy. Tutaj trzeba uważać. Co prawda generatory zimna nie są same w sobie zagrożeniem, ale chyba gdzieś tutaj się znajdują chałubice. Tak, świetnie. Więc jeżeli tylko się odkryjemy na chwilę, to zaczną nas strzelać. A chałubice bolą. I to bardzo. Nasz głupia górka. Okej, tam jest wieżyczka. Na to jeden biegacz. Okej, poszedł sobie. O. O i cała zgraja tu teraz przeleciała. Należy się ukryć. Okej, chyba sobie poszli. Okej, spróbujmy tego. To będzie powolna misja. Ale lepiej powoli niż szybko i zginąć.
Okej, latacze przeleciały. Mógłbym ich trochę pozabijać, tylko zawsze zabijanie ich zawsze oznacza jakąś stratę życia. Zawsze. A ja na razie chcę zdobyć jak najwięcej bezpłatnej energii. Okej, safe. Tam jest wieżyczka. No, będzie mi przeszkadzać w zdobywaniu kolejnej energii. Więc postaram się ją szybko zniszczyć. Szybko i w miarę bezboleśnie. Okej, poszła. Przeleciało towarzycho, jak zwykle. Wow, sporo się już tego narobiło. Ale są szybkie. Chciałem ustrzelić tego dużego, ale nawet nie zdążyłem. Tak szybko pobiegł. Okej, safe. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widzi. Okej, 2000. Jesteśmy w połowie drogi. To pocieszna wiadomość. Chyba nikt nie przylatuje. No to zobaczymy, co jeszcze możemy tutaj im. Aha, chałubica. Ona była tutaj cały czas. Tu nie ma. Te pająki dają całkiem sporo energii. Więc całkiem przydałoby się go ustrzelić, jak on będzie tutaj, będzie wracał. Mam nadzieję, że będzie wracał. A. Jest. Trochę to bolało, ale mam nadzieję, że się opłaci. Spadać. Okay, safe. To jeszcze zniszczę ten generator. Tak dla pewności. Blisko się jego zbliżyłem, więc być może mogą teraz przylecieć. A może i nie.
Okej, to już 3000. Jeszcze 300 za tamtego dużego czerwonego. Idzie chyba całkiem nieźle. Zobaczmy, co jeszcze im możemy tutaj uszczypnąć. Jak dalej pojedziemy tą drogą. Wieżyczka. Na szczęście jest skierowana tyłem do mnie, więc w czasie, kiedy będzie się ona obracać, ja mogę ją spokojnie zdjąć. I może nawet to przeżyję. A, znowu czerwony przylas. Wybornie. Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś. Safe, safe, safe. Była jedna wieżyczka, zastanawiam się, czy będą jeszcze jakieś inne tutaj. Wow, wow. Kolejne generatory? Świetnie, więcej energii. Przestraszył mnie. Szczerze mówiąc. Czyżby ta wieżyczka nie zostawiła ze sobą żadnej energii? Na to wygląda. O, tam jest jakiś latacz, opala się na plaży. Nie wiem, czy uda mi się go zgarnąć. Raczej nie wiem, czy będzie mi się opłacać go zgarnąć. Okej, tu jest wieżyczka i wydobycie energii i wieżyczka, ale nie chcę się bawić w zabijanie wieżyczek. Zwłaszcza na takim nierównym terenie. Raczej nie udało mi się tego zrobić bez straty. Zresztą brakuje mi już mało energii. Gdyby udało mi się zabić chociaż jednego czerwonego pająka, to już powinien być... To już miałbym 4000 i mógłbym ruszać dalej. Okej, tutaj jest jedna wieżyczka, druga wieżyczka. Ile mnie pamięć nie myli, to jest tutaj też na pewno jeszcze jakiś... jakaś chałubica. Proszę cię, nie zawieszaj się tutaj teraz. Mał się nie opłaca bić nawet, ponieważ one nawet nie zostawiają żadnego złomu, więc strata życia. Proszę cię. Jest bardzo ważna sprawa.
A znowu przeczekamy to warzycho? A chyba słyszę czerwonego biegacza. Tak, to on. Ale za szybki jest, nie dogonię go. Nie chciałem go atakować przy tych wszystkich lataczach. Znam tą mapę, on się gdzieś tam stołuje. Ten czerwony biegacz. Więc jak rozwalę, to wierzę, to będę mógł... Nie, to nie pójdzie tak łatwo. Schroniona przez teren. Dokładnie, idźcie sobie. W sumie nawet nie, może nie muszę jej rozwalać, może tam się po prostu przejechać. O tak. To były chałubice. To ten żółty punkcik, który widzicie na minimapie, to jest nasza wieża. Aha, kolejny biegacz. Ale się nie mylę, to stanie w tym samym, dokładnie tym samym miejscu. Kolejna chałubica. A proszę, nie przesyłajcie dalej kolejnych czerwonych. Że zanim kolejny wyjdzie, to może zajmie mu trochę czasu. A może i nie. Okej. Tu mam jeszcze trochę złomu. Jakby się udało zniszczyć tą wieżyczkę, to mógłbym zebrać złom z tych obu wieżyczek. I też powinienem być na plusie. Dokładnie, 150 złomu. Wszystko, czego mi trzeba. Okej. Wszyscy sobie poszli. Okej. A to też sobie pozbieram, bo lubię. Dobra. To była trudniejsza część misji. Teraz pozostaje nam już tylko dojechać do tej wieży komunikacyjnej. No jest dokładnie tam. To jest ta chałubica, która do nas strzelała? Nadzieję, że nas nie zauważy. Okej. W ten właśnie sposób przekazaliśmy wiadomości, iż wyspa jest oblężona. Teraz jedyne, co już musimy zrobić, to poczekać, aż Anteus przyjedzie tu
i zrobi porządek. A jak przyjedzie, będzie miał do dyspozycji ten nowy, fantastyczny czołg. Okej. Jak widzicie, obcy się nie lenią. O nie, no proszę cię. I na... Nie, nie, ja nie chcę do wody, ja nie chcę do wody. I robią nam ładny jakby pożegnanie z wyspą. Wow, wow, wow. This is Antaeus. Mission successful. Cóż, to było trochę stresujące, ale w końcu się udało. Aha, 20 dzień, bla 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 bla. Dobra. To była misja 18. Rambo. W następnej misji? Cóż, w następnej misji przyjeżdżamy tutaj Antausem, zabieramy czołg, używamy go do produkcji nowej potężnej armii, która zmiata wszystko z powierzchni ziemi i będzie fajnie. Więc póki co, dziękuję wszystkim za uwagę. To jest filmik końcowy. No i na razie. Sinclair, first officer's log entry 2032 Kappa. The air is changing in composition. Radiation levels are shifting, altering in frequency and power. Something's growing in the rocks. The ground is scabbing over, shuddering with intense fungal infection. It's freezing. Humans couldn't live in an environment like this. Oh, God. That's the point.